Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór. Ja jestem Edwin. Witam was w kolejnym odcinku z gry Dead Space 2 oraz w towarzystwie naszego patrzącego z podełba Isaaca Clarka, który wybiera się do, chyba jeśli mnie pamięć nie myli, żeby... Myślałem, że to się za mną otworzyło, a nie przede mną, się przed pyskiem zaraz to pojawi. Absolutnie nie wziąłem czegoś takiego pod uwagę. Który to ma zamiar chyba panele słoneczne przestawić, żeby odzyskać prąd oraz ewentualnie wspomaganie życia. Aha. Kończy mi się paliwo do miotacza płomieni. Cudownie. Ale nieważne. Zapraszam do... Ja chciałbym jeszcze podbić sobie troszeczkę tlen. Bo się może przydać. I chyba będzie trzeba zainwestować także w paliwo do miotacza właśnie. Chyba, że to jest do miotacza. Hold up. Wyrzućmy ten stelaż linowy. Nie, to definitywnie nie jest do miotacza płomieni. To może ja wrócę do rozpruwacza na razie. Ej, w sumie wezmę sobie to. Czy mi to będzie potrzebne, czy to jest po prostu jakiś sprzęt? Nie wiem, na razie to zostawię. Okej, poproszę karabin. Panu już podziękujemy, za mną nie ma przejścia, nie ma przejścia. Jezus Maria, jakżem się wystraszył! Te przytłumione dźwięki wcale mi nie pomagają. Hello? Anybody home? I think not. Dobra, byleby mnie prąd nie poraził i żeby mi coś się w dupę nie trzasnęło. Jeżeli mnie prąd nie poraził, a właśnie nie poraził, cudownie. Te błękitne, czerwone, błękitne... E no halo, było niebieskie! Jaki bullshit. To był ewidentny bullshit. Chyba czy ja teraz nagrywam kamerkę? Nagrywam kamerkę od początku. Dobra, idealnie. Halo, halo, dzień dobry, wieczór. Ty żeś widziała nieupoważnionego gościa. System lockdown complete. I know what you're trying to do, and I cannot allow you to succeed. There's too much at stake. Mordo, myślisz, że mnie to powstrzyma? Stary, ja to załatwię bez problemu. Myślisz, że robisz na mnie jakiekolwiek wrażenie? Unauthorized visitor. Mainframe. Mordo, mordeczko, mordunio. Jestem Isaac Clarke, stary. Pokonałem więcej nekromorfów, niż ty ich widziałeś przez całe swoje życie. Naprawiłem cholerną Ishimurę. Także obejście do bezpieczeń twojego komputerka to pfy! Dla mnie małe miki, ja zrobię po prostu hatfu i komputer sam się przede mną otworzy. Także... Easy peasy. Unauthorized access to the computer mainframe is a violation of Titan station system. Oh, lo. Taktyczny szybki reload. I dziękuję.
W sumie nie pamiętam, czy ich mroczniejsze wersje były też w pierwszej części, czy jednak nie? Coś źle robię. Tylko w sumie nie jestem pewien co, i w sumie nie jestem pewien co ja miałbym zrobić. Unauthorized visitor. Mainframe. Dobra, ja może jednak stąd wyjdę, bo coś chyba źle robię. Może jednak powinienem był pójść w tamtą mańkę najpierw. Gdzieś musi być jakaś podpowiedź tego, co ja mam dokładnie tu zrobić. Tarczenie jest na zasadzie wejdź tu i domyśl się, o co chodzi. Tylko obstawiam, że to musi mieć jakiś większy i głębszy sens. Chyba. Chyba, że! Zaraz zobaczę, czy moje chyba, że się spełni, czy nie. Wydaje mi się, że chyba wiem, o co dokładnie chodzi, mianowicie... mianowicie może chodzić o to, iż... jak się to obracało, o ile się w ogóle obracało? A jednak nie. Dobra, hold up. Unauthorized visitor. Mainframe. Gdzie? Z której? Kto? Nawet nie wiem, jak ja mam to określać. Zostajemy przy... Aha, dobra, wiem już, o co chodzi. Okej. Rozkminione, jestem geniuszem, wiedziałem od samego początku... Nie, wcale nie, kogo ja oszukuję. Jestem totalnym imbecylem. Dobra, to idzie tutaj. Plus do plusa, minus do minusa. Zużyłem niepotrzebnie dwa naboje. To tutaj, nie tutaj, miałem na myśli tutaj. Okej. Także panie generale głównodowodzący, w skrócie panie frajerze, jak mówiłem, ja już za chwilę rozkminię twój komputer, zaraz się do niego dostanę, zaraz go przekalibruję pod swoje własne potrzeby. Twoje zabezpieczenia i twoje starania są dla mnie absolutnie niczym. Nie dorównasz geniuszowi Isaaca Clarke'a. Co ty wiesz? Ty nic nie wiesz. Ja to rozkminię i no raz, dwa i zaraz dobierzcie się do tyłka i źle skończysz, stary. Znaczy nie tak zaraz, orientuję się bodajże, że pojawi się dopiero pod sam koniec gry, mianowicie w momencie, kiedy będziemy dostawać się do znaku. No, ale you know what I mean. Dobra. Plus tutaj wystrzeliło normalnie tą kostkę gdzieś na drugi koniec pokoju. Poproszę tą kostkę, wtyczkę właściwie. Wtyczunia, tutaj jedna... druga wtyczunia. Jeszcze nawet zdążyłem pożonglować ją chwilę. Co się dzieje z tą grą? Halo pomocy. I bum, dziękuję bardzo, do widzenia. Czy ja mogę prosić o otwarcie drzwi? Chyba jednak nie. A nie, już myślałem, że mogę wyjść, ale jednak nie, nie do końca. Czy z drugiej strony też się coś takiego pojawiło? Bardzo możliwe, iż tak. A ja się na zaczęcie sieci nie rozejrzałem, bo myślałem, że w sedynie wtyczek wystarczy. Nie mów mi, jak mam żyć! Jesteś tylko komputerem! Dobra, czy ja potrzebnie stąd... No oczywiście, że po drugiej stronie zostało. No jak żeby inaczej by mogło być? No inaczej by nie mogło być. Oczywiście musiałem coś spartolić, jak zawsze.
Takie są już moje umiejętności. Nawet najprostszą zagadkę, której mam podpowiedzi przed ryjem, ja coś spartolę. To tak już zawsze musi być. To jest moje przeznaczenie, by partolić absolutnie wszystko, co się da. Czyż mi się te drzwi otworzą i czy będę mógł z nich normalnie skorzystać? Aha. Okej. Rozumiem, że nie. Ale luzik. Wyjdę po prostu nekromorfowi przed ryj. Ale nie zdąży ciachnąć trzy razy, zanim ja go ciachnę w ogóle raz. Ale spoko, warto czasem się poświęcić. Wow! Czy was tu nie jest troszeczkę, aby za dużo? Drodzy koledzy moi. Bo wydaje mi się, że was troszeczkę tutaj było za dużo. O Boże, ile jeszcze teraz nagle amunicji do tego, do miotacza płomieni. Jak to fajnie sobie wykręcił. Tak badasowo wręcz. Okej, co my tu mamy? Aha! Pryt. O, dzień dobry. Okej, to było szybkie. Ojej. Czyżby ktoś się wyłączył? Jakże mi jest przykro, jakże mi szkoda, jakże współczuję. Możesz już kurde zniknąć i otworzyć mi te cholerne drzwi. Dziękuję. No pewnie, że tak. Ej, Zach, spokojnie. Chyba W odbiło troszeczkę. Albo leci w wafla. Slenderman! He's back! Ok, zgaduję, że tędy nie przejdę. Holda, bo tu była skrzynka. Zagubiłem się we własnych... Te, Slender! Wow! Nie podoba mi się to. Ło, halo, co, skąd, kiedy, jak, po co, dlaczego, kiedy, gdzie, na co, za ile? A ty tu jesteś. Jakim cudem nie oberwałem od tego... Nie wiem. Ino farcik. Albo skill. Bardziej farcik. Ja skilla nie mam. A zwłaszcza podczas nagrywania czegokolwiek. Wtedy mój skill wynosi... minus 10 tysięcy. Jak mój skill wynosi 0, tak podczas nagrywania 10 tysięcy na minusie wychodzi. Okej, dobra, ja cię widziałem, gnoju. Nawet nie próbuj się chować. Pryt. Halo? Nie ty! Dobra, to absolutnie nie było planowane, ale wyszło dobrze. Kto zamawiał pieczone dzieci? O, dzień dobry. What? That's escalated quickly.
Ej, serio, to miotacz płomieni jest naprawdę fajny, coraz bardziej mi się on podoba. Okej, tu mamy save point. Tu mogę wejść za ewentualne zużycie modułu, lecz jak chcę go zużywać, nie wiem. Stary, straciłeś głowę i rękę. Zasada dwóch kończy została spełniona. Czemu użyłeś? To się nazywa oszuste fodaja. Jak nie do swedzi pomocy, no na jasny gwint. Co rzeczy najbardziej mnie nos swędzi, kiedy nagrywam Dead Space'a. Czy to jest jakiś motyw przewodni tej gry? Swędzący nos? Czy ja chcę używać jakiegokolwiek ogniwa? Nie wiem. Aha, nawet nie mam ogniwa. Spoko, dobra, nieważne. W takim razie się stąd autujemy, moi drodzy. Dobra, to... tutaj... i ostatnie. To jest winda, tak? Nie. W sumie myślałem, że to będzie mnie kopać prądem, jak będzie mnie to smrało po stopach. Mogę ci strzelić w pysk i mieć z tym święty spokój. Kobieto, życie byłoby prostsze, jakbyś się ode mnie odchędożyła. Serio. Myślę, że cały czas śledzenie mnie i pojawienie się w najmniej oczekiwanych momentach tobie też chyba nie służy za dobrze. Mnie cię to męczy, nudzi, bo mnie na pewno. Także wiesz, myślę, że byśmy się wtedy dogadali. Okej, tu jeszcze nic nie mogę zdziałać. Nie pamiętam, co ja mam tu robić. Ellie, it looks like two of the mirrors are out of alignment. How's he doing? He's stopped hyperventilating. But I don't know how much longer he's gonna last. I knew he would just slow me down. If Strauss dies, so do my chances of destroying the marker. Keep him alive and get to that panel. Dobra, już ogarnąłem, co muszę zrobić. Chwilę mi to klasycznie zajęło, ale od czego są podpowiedzi w grze? Kurna, bez nich to ja bym daleko nie zaszedł. Nie wiem, w którym ja miejsce świecę tak konkretnie. Dobra, chyba za daleko. Do dołu jakoś? Wyżej, niżej. Hold up. Isaac, odszedł się od tego, potrzebujemy tlenu, stary. Tam coś w ogóle jest. To mi się trochę nie podoba. Okej, dobra. Ła! Co mnie nagle dupło? Wiedziałem, że coś będzie mnie tutaj atakować. Wiedziałem! To było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Wow! Wychromalaj stąd! Kurna, zgubiłem się! Ej, hold up, ja już nie wiem, gdzie ja jestem. Ej, serio, ja nawet nie jestem pewien, jak daleko ja mam tym to popchnąć. Aha, dobra, już wiem, jak daleko mam to popchnąć. All right, Ellie, one down.
How's it looking on your end? I'm trying to roll back the cover now. Strauss, can you give me a hand with this? Oh, he'll hurt me. I'm not strong enough. I promise I'll protect you. Now, just get over here and give me a hand. Nie wiem dokładnie, czy... O czym on mówił tak dokładnie? Something covering the collector panel. Oh my god. There's thousands of them. A what? They're breaking apart. No, I swear to fucking god. Run, Strauss, run! Ellie, come in. Autuj się, stary! Będziesz mi tylko dupę truł. Na litość boską. Ja mam nadzieję, że mi starczy tlenu, bo on nie... Co mi jeszcze pluje w pysk? No ładna cutscenka, ale ja potrzebuję stąd spadać. We just made the crossover tube when the beam hit. Those things are still heading towards the transport hub. They're wrecking everything in their path. Holy shit, they'll cut us off. Get to the hub. I'll meet you as soon as I can. Dobra, tlenu powinno mi chyba starczyć. Mam jeszcze pół minuty. Żeby wlecieć tutaj i... Serio, naprawdę to przeleciałem. Otwieraj, otwieraj, otwieraj! Zamykaj, zamykaj, zamykaj! Dawaj mi tlen. Dziękuję. Coś ja tu muszę pacnąć, kliknąć? Isaac! We have to cross to the government sector before they cut us off! You'll never make it down here in time! I'll be there! I'll be there! Kobieto, nie poganiaj mnie! Artysty się nie pogania! Daj mi pracować! Ja ci mówię, jak masz pracować? Nie, więc ty nie mów mi, jak ja mam to robić! Jaka rakietka? Ja lecę, bo chcę! Całkowicie zapomniałem o takiej sekwencji. Znaczy, kojarzyłem, że taka sekwencja w ogóle jest, ale kojarzyłem ją z zupełnie innego miejsca i z zupełnie innej części sekwencji. Ale jest fajna. O snap. Okej. Mogę się spodziewać czegoś takiego. Myślę, że przebije się kurde przez tą kratę. Nie widziałem tam przejścia żadnego, którym mógłbym przelecieć. Aha, i od początku. Coś czuję, że parokrotnie powtórzymy tą sekwencję. No dobra, Isaac, lecimy. Tym razem nie zabijmy się po drodze. Tak wiem. Ja jestem od tego, żeby zadbać o to, żebyśmy się nie zabili po drodze, ale no... Sami widzicie, jak mi to wychodzi. Aha! Ja po prostu robiłem to zdecydowanie za wolno. A nie, bo tutaj mogę przelecieć. Nie zauważyłem tego wcześniej. Gdzie wyląduje? Przez jakąś szybę się przepierniczę? Wygląda na to, że tak! Super Hero Landing! Na Ironmana lądujemy! To jest! A pamiętajcie, Super Hero Landing łamie kolana. Także nie róbcie tego w domu. Chyba że jesteście Deadpoolem. I po prostu za chwilę te kolana wam się zregenerują. To wtedy możecie robić Super Hero Landing w dowolnym momencie. Ale tak to tego nie róbcie, bo to łamie kolano, tak jak mówiłem. No chyba, że ewentualnie się macie pancerz wspomagany. Right outside! Hurry! Szybko, szybko. Chwila, daj mi skorzystać ze sklepu, luzik. Czy chcę coś kupić? Nie. Czy chcę coś sprzedać? Tak. Because, czemu nie? Użyjmy sobie apteczuni. Czy gdzieś tutaj nie leżała przypadkiem jakaś apteczunia? Leżała podwójna, to sobie wezmę, pomogę. Ej, w sumie save'i, to też sobie zapiszę.
Ale spokojna wasza rozczochrana, mamy jeszcze 10 minut. Których pewnie i tak nikt nie obejrzy, nikt do nich nie dotrwa. Ale jeśli dotrwaliście, to możecie dać znać. Czy wróciliśmy do punktu wyjścia? Cześć wam. Mam déjà vu. Oj, nie podoba mi się to, że nie pokazuje mi żadnej drogi. Ciebło! Jak one spadały jedno za drugim na tą piłę. Dobra, to wsio? Nadal nie. Ała! Jakżem się tego nie spodziewał! Przestańcie mnie ciapać, na litość boską! To ja jestem tutaj od ciapania was! Szybki reload rozpruwacza. Autuj się! No, hen do żony! Get the fuck out of here! Oczywiście musiałem tym dostać, jak żeby inaczej. No na litość boską, jak się rzucają! Nie, spoko, mi się nie śpieszy, ja tylko jestem atakowany przez armię nekromorfów! No jak cię kurna walnę przez pysk! To zobaczysz! Dobra, wiecie co? Go, Isaac, you can't stop them all! Którą mańkę? W tą mańkę, dobra! Dobra, do widzenia panowie! Ja się z wami żegnam! Guys there. Did you make it? Shit, Isaac. Just... shit. Hey, take it easy. It's okay. No, it's not. I was right here this morning with a crew of 30 people. But we were overrun. And before I knew it, they transformed. I had to cut the arms and legs off my friends just to escape. The pieces of them are still lying around here somewhere. Ellie, I know. I'm sorry. And here I am again. I've just walked one big fucking circle today. We'll get through this. Let's figure out how to meet up. Right. There's a central hub in the main facility. Here are the coordinates. Będę szczery, przeczytałem na początku, że była tu z jej żoną. Yuri Intense! Łoździał ósemy! W tym rozdziale wracamy na Ishimurę. Nie pamiętam. Jest sklepik, jest saveik, jest jakiś atak... znaku na nasz umysł. A, coś to jest. Coś mi to ubłysło, tu jest. All teams, this is Caleb, xenogeologist from Langford Shift 1. There's something in the facility. We lost three of our crew and can't contact Shift 4. Here comes the transport. Everybody get ready in case there's more. We're abandoning our shift and heading back up. Everyone else is ordered to do the same. Shoot them! No hardo, pytanie czy w kompleksie było coś dziwnego, chodziło im o to, że po prostu o nekromorfy im chodziło? Czy bardziej chodziło im o to, że jest tam coś dużego, z czym będę musiał walczyć jako pseudo-bossem?
Mam nadzieję, że jednak to pierwszy, bo już wolę walczyć z gromadą nekromorfów, aniżeli jakimś kolejnym wielkim cholerstwem. Chociaż z drugiej strony też zależy, bo lepsze jedno wielkie cholerstwo, aniżeli ogromna armia nekromorfów. Także no, coś za coś, jak to mówią. O, weźmy sobie ogniwo, przyda się. Apteczka też się przyda. Kredyty też się przydadzą, wszystko się przyda. W survivalu chodzi o to, by zbierać największe pierdoły, byleby przeżyć. Jak to fajnie zielono. Dobra, czy ja chcę na razie to... No oczywiście, że płaszcz komorfy. Dobra, chyba tu nie wlezą. A bo jednak wlezą! Wlezą tu! No, halo, podpaliłem cię, powinieneś się nie móc ruszać! Definitywnie za długo on to wszystko przeładowywuje. No już! Out! Out here, here! Co? Nie ma czym takiego powiedzenia. Nieważne! Ja je teraz wymyśliłem, teraz już jest. No też mamy nie jest OP, ale dosyć długo się przeładowywuje. Dup. O, grubcio, cześć! Po nóżkach, po nóżkach! O kurde! Definitywnie nie spodziewałem się go. I karate! I lepa przez ryj, i jeszcze kopniak w lędźwia. Grubcio się nie rozpruł? Nie rozpruł się, cudownie. W sumie jestem pewien, w którym mam iść, a mam iść tędy. A zaczekaj, kobieto! Jak kochasz, to poczekasz. Dobra, tu nie wejdę, ale mogę zabrać to. Sorensen, do you read? It's Caleb, shift one. You guys better be right behind us. We're leaving a swarm of angry dead body parts behind us. Caleb, come on! More are moving in ahead of us! I can see them! Everyone move it! Go, go, go! Czy to byli towarzysze naszej Eli? Bardzo możliwe. Niewykluczone, iż tak mogło być. Dobra, co my tu... mamy? Mamy tu ciemno, jak w tyłku. Właśnie zaczynają strasznie przypominać te z USG Shimury. Bardzo zaczynają to przypominać. Cześć wam! The door is jammed. This must have been the last stand for whoever was left down here. Can you get the door open on your end? No. The circuits are fried. They must have fused the panel trying to keep those things out. There's gotta be another way in. The only other way is through the processing plant. But it's not meant for human traffic. Step boy. I think I can stop it from here though. All right, do it. Hold it together, Strauss. I'll be there soon. Myślałem, że coś się na mnie chce rzucić. Na szczęście się myliłem. Dobra, Eli, Strauss, spokojnie, ja za niedługo będę. Chyba. Pójdę tędy, co my tu mamy? Miny dotykające? Nie, dobra, odpuszczę sobie. Ło! Ło! Ło, 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 ło! Wow, dzień dobry!
Jak mnie koledzy tu straszą! Proszę nie robić tego aż tak intensywnie! A trzeba trochę strzelać w panice, aniżeli trochę... z sensownym podejściem. Dobra, ile mam? Dwa. Dobra, dobra, wiem, nie, to był misli. Teraz wymaksujmy sobie kombinezon. I zajmujmy się piłą plazmową. Poproszę najpierw w Demedji. Dobra. Pewnie skończy się tak samo jak w jedynce, że będę miał wymaksowaną piłę plazmową i kombinezon. Halo, dzień dobry. Ohayo gozaimasu, przynajmniej tu jest troszeczkę ciszej niż tam. I think I've hit a dead end. Looks like some kind of venting system up ahead. Right. Manually shutting down the plant froze all the pressure valves in place. You'll need to find a way to force it open. Okej, chyba nie o to chodziło. Czy ja mogę je po prostu przylepić? Kojarzę, że jakoś się je dało tam przylepić do tego, tylko nie jestem pewien dokładnie jak. Ha, jednak mogę podlecieć, dobra. Bo coś mi nie pozwalało. Dobra, nie wiem, wydaje mi się, że ze dwa, trzy silniki powinny wystarczyć, myślę. Halo? 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 Silnik, proszę, dziękuję. Dziabu. Jest tu się majdam na boki, jak... nie powiem co i nie powiem gdzie, bo nawet nie wiem dokładnie, do czego mógłbym to porównać. Dziab, dziab. Aha! Isaac! Koniec końców wystarczył nawet jeden pojemnik. Bo właściwie jeden dopalacz. Nie wiem co to strzela i nie podoba mi się to. There you are. I see your friend has powered off the facility. Remind me to thank her for providing me with your location. I've locked the processing cycle on, and you in with it. Get into your car. It doesn't have to be this way, Titan. It does. And it is. Goodbye, Clark. Nie takie goodbye, koleś. Ja wiem, co robię. Ty naprawdę chyba nie masz pojęcia, z kim zadzierasz. Słuchaj. Może i dawniej byłem zwykłym, niepozornym inżynierem. Ale teraz... stary! Jestem cholerny Isaac Clark! Pogromca nekromorfów! Co ty możesz? Ty nic nie możesz, stary. Możesz mi co najwyżej naskoczyć. Dobra, niech to się troszeczkę podładuje. Czy to się nie zregeneruje teraz? Chyba się nie zregeneruje. No to nieważne, mówi się trudno i leci się dalej. Dobra, wyrównajmy sobie jako tako lot. Musiałem tym dostać. No kurde! Serio? Naprawdę? No, somehow Tideman declared me dead in the system. Now my codes don't work anymore. You're kidding. Oh shit. Something's coming. Strauss, no. Help me with the door. I need you to see him. I need you to follow the steps. What? No, just shut up and help me. God damn it! Chciałbym się jakoś opuścić tutaj, niż to nie jest takie łatwe. Dziabu, dzień dobry. Witamy serdecznie.
po drugiej stronie. Okej, okay, szybki taktyczny reload, co dalej? Poproszę to. Hold up. Było to drugie. Gdzie to jest? Halo, były dwie. Były dwie skrzynki. I... dobra. Gdzie są silniczki? Tu są silniczki. Skoro poprzednim razem jeden starczył, to myślę, że i drugi też, że w tym drugim też wystarczy jeden raptem. Jop! Ała! No, teoretycznie mogłem się tego spodziewać, w sumie powinienem się tego spodziewać, ale nie spodziewałem się tego! Zostałem zaskoczony. Okej. Nie odpychaj mnie! Nie odtrącaj mnie, powiedziałem! Ale muszę zdechnąć. Będzie bardzo miło z twojej strony, jak to zrobisz. I zniknij, stary. Albo nie musisz, dobra, nieważne. Ja już wiem, co muszę zrobić. Akurat ten odcinek jest strasznie długi. Gdzie jest checkpoint? Boczkiem, boczkiem, byle znowu nie wlecieć w promień. W płomień właściwie, nie w promień. Spokojnie, zaraz tam będę, po co tak panikujecie? Wyluzujcie! Już nadciągam! Coś mi tu nieprzyjemnie burknęło. Już wiem, co mi nieprzyjemnie burknęło. Widzę save point, ale nie mogę do niego dotrzeć. Cudownie. No, halo. Glad to see you've got all your parts. You all right? Yeah. There are four steps. No thanks to Twitchy here. One, two, three, four. Step four. She'll be waiting. Jesus, Strauss. You okay? It's getting worse. What is step four? Who will be waiting? If the screws, if the needle, she'll be waiting. He's not gonna make it. We gotta keep moving. There's an industrial transport upstairs. Runs on the same spoke as the commuter train. To should get us to government sector. One of us will have to deploy it from the gearhouse. I to pewnie będę ja. Stay here and try to get him on his feet. She'll be waiting. Ula, ula, ula. Dobra, wreszcie save point i wreszcie można skorzystać na odcinek. Kurna, jest dłuższy niż się spodziewałem. Ale w przeciwieństwie do ostatniego razu, w sensie nie poprzedniego odcinka, tylko jeszcze poprzedniejszego, czas w tej grze mija mi znacznie szybciej i znacznie przyjemniej. Bo tam mi się jakoś strasznie ciągnęło przy tej grze, a teraz jest znacznie lepiej. No! Ale to było tyle. Przesunąłem kamerkę, nie? Nie taki był plan. Halo! Drugą mańkę, w to! Dziękuję. No, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam kanał się spodobał. Jeśli tak, pamiętajcie, by strzelić łapkę w górę, by mnie o tym poinformować. A my widzimy się już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, słuchajcie się i pa pa. Cześć!